Ja byłem w Konstantynowie i w Wiśniczu na tych sejmach walnych i co zauważyłem? Zauważyłem tam totalną hipokryzję związaną z dwojakim rodzajem głosowań, co dyskwalifikuje tego marszałka, który tam wtedy urzędował, pana Leszczyńskiego. I ten pan Leszczyński uprawiał takie głosowanie, jedne według demokracji, a drugie według zasad. Panie Henryk, jak to się jest? O, proszę, tutaj mamy. Wspaniale. Pan tak, Henryk tak. Przyjechał, ja akurat mówię tutaj. Tak, my się tutaj akurat, przepraszam. To widzę, trochę nas tu będzie. I co tutaj chcieliśmy powiedzieć? Że no, ta hipokryzja tutaj trochę deprymuje. No i praktycznie myśmy tutaj jako Polszczyzna się trochę odcięliśmy od tej hipokryzji tutaj tego marszałka z Wiśnicza i z Konstantynowa. Właśnie z tego względu widzieliśmy na cały cyrk głosowania, tak zwanego głosowania do oporu, a więc to dyskwalifikuje w ogóle poczucie tego marszałka jako takiego. To dyskwalifikuje całkowicie, czyli no w tej chwili to zostało zamknięte, ten sejm walny w pojęcie takich, zostało zamknięte jakby do takiej jakiejś zamkniętej sekty, gdzie tylko powiedzmy określone osoby mogą przyjść, natomiast ten może być posłem, ten nie, tamten, tu to wszystko weryfikacja i tak dalej. Teraz to jest taka sekta się zrobiła, ale to tylko świadczy o tym, że korzenie powiedzmy tego ruchu takiego, tej konfederacji, one były po prostu oparte na Libię. Ponieważ złamano zasadę, więc po prostu taki sejm walny nie ma w ogóle większego sensu, ponieważ tam siedzi hipokryzja. Jeżeli sprawy, powiedzmy, są głosowane na zasadzie demokracji albo raz demokracji, raz zasad sejmu walnego, o tak, bo tak jest, powiedzmy. Czyli weto. Czyli te weto, raz według weta, raz większością, powiedzmy, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, to naprawdę nie ma sensu i ten pan, który to prowadzi, to po prostu się zdyskwalifikował i nazywać go jakikolwiek marszałkiem nie ma większego sensu i to jest wręcz nawet legalizacja recydywy. To jest moje zdanie. To jest legalizacja recydywy, a więc po prostu dlatego na Opolszczyzna się wycięła. Powiedzmy wycięła, po prostu no, zrezygnowaliśmy powiedzmy z tego, a tutaj przyjeżdżamy gościnnie, ponieważ takie obrady mają jakiś sens, gdzie można coś przedyskutować. No, to jest takie moje zdanie, tak to widziałem. Natomiast, no co, sama idea tutaj spotkań takich i tego sejmikowania, no to jest uważam zawsze za dobrą. Ponieważ można to przedyskutować, wszystkie jakieś tam problemy miejscowe. I to zawsze jest przed kamerami. A przed kamerą właśnie, a co niektórzy to tej kamery się boją, albo to obcinają tą kamerę i tak dalej. Tak to widzimy, tak to jest jakby podsumowanie tego, co ja zauważyłem, powiedzmy, w Konstantynowie i Wiśniczu. Zresztą materiał filmowy na to, co ja tutaj mówię, no to jest bardzo obszerny na kanale Ta Królewska Telewizja. Jest to bardzo obszerny materiał, który jest obszerniejszy od filmów z Sejmu Walnego. Znaczy ze strony Sejmu Walnego w ten sposób. No, to są takie główne jakby zarzuty i na tym ja kończę. To ja teraz chcę zabrać głos, przyjść do pisemnej listy obecności dzisiejszego sejmiku, bo jest taka sytuacja w prowincji wrocławskiej, że dwa tygodnie temu odbył się no, spotkanie rzekomo nazwane Sejmem Generalnym Dolnośląskim, no, zwołane przez Konfederację Niepołomicką, na którą ja na przykład jako marszałek Sejmiku Ziemskiego prowincji wrocławskiej nie zgodziłam się, poszłam tam pod drzwiami, straszono mnie policją, bo dyskusja żadna nie była możliwa, niestety, skoro nie szkodzi. Tam. No, zaburzona sytuacja, w internecie była dyskusja, okazała się niemożliwa na żywo, także okazało się niemożliwe, no bo straszenie policją to jest taki incydent takiej kategorii, proszę Państwa, którego no ja płazem puścić nie mogę, ale trzy tygodnie temu pan Wojciech Strąg właśnie przybył, poseł ziemski
i ja byliśmy tutaj na zwołanej jak trzeba piątej sesji, bo w internecie na stronie portalu społecznościowego Facebook, która nazywa się Sejmik Ziemski Prowincji Wrocławskiej Wici, są ogłaszane. Tam trzeba patrzeć na wiadomości, no, w jaki sposób musimy to ciągle powtarzać, że w ten sposób na Facebooku, na tej stronie Sejmik Ziemski Prowincji Wrocławskiej są aktualności i Wici do pobrania. I niestety przybyliśmy tylko pan Wojciech Strąg i ja i sesja nie mogła się odbyć, dlatego jest to limita tej piątej sesji, ale widzimy, że w tej chwili jak najbardziej sesja się odbywa, a więc następna będzie szóstą sesją. Do czego zmierzam? Że na tej piątej, trzy tygodnie temu sesji nie przybył niestety marszałek Grodzki ziemi wrocławskiej, miasta Wrocław, Sławomir Salomon. A tydzień później, właśnie na tym spotkaniu w hotelu Jana Pawła II był i został mianowany przez, namaszczony przez tą osobę, o której pan Mariusz Szczytyński mówił, na potrójnego marszałka, czyli Grodzkiego, prowincji i powiatu. No to już jest samo kuriozum, samo w sobie. I na to ja też się nie godzę, bo ja jestem prawnikiem, jak państwo wiecie, legalistą i podstawa prawna jest konieczna zawsze. I tutaj ten Sejmik Ziemski Prowincji Wrocławskiej ma taką podstawę prawną. To jest Konstytucja kwietniowa z 1935 roku, która obowiązuje i sancyty Sejmu Walnego, ale nie Konfederacji Niepołomickiej, ponieważ nie może jedna Konfederacja Niepołomicka, akurat Niepołomicka, pod siebie zagarnąć Sejmu Walnego jako takiego. I ja w tym duchu na Sejmy Walne 4 w 2015 roku jeździłam i po prostu Sejm Walny jest Sejmem Walnym, natomiast czy to jest taka konfederacja, czy inna konfederacja, to czy bez konfederacji? Są cztery konfederacje naliczone w tej chwili w Polsce i no nie sposób się, znaczy godzić na to, do czego zresztą namawiam, żebyście się państwo posłowie ziemscy nie godzili na to, żeby jedna z tych konfederacji, Sejm Walny jako rzecz wspólna Polaków, narodu polskiego, zagarniała. I widzicie, że Sławomir Salomon, rzekomy potrójny marszałek, także na tą limitę piątej sesji nie przybył. Ja mam nadzieję, że na szóstą sesję pan Sławomir Salomon przybędzie i się z tego wytłumaczy, co się z jego strony dzieje, czy pokaże nam swoje zdanie, no bo głos wolny każdy ma, a tym bardziej marszałek Grodzki. To na razie na tyle, oddaję panu głos. Pan jest asesorem Sejmu Ziemskiego. Proszę bardzo. Nie słyszałem tego od początku, ale z tego co pani mówi, to tam jakieś koleśostwo poszło chyba, tak? No, bardzo duże koleśostwo. Koleśostwo. Pojechał Szczytyński do Jeleniej Góry, na Maściwie Niedźwieckiego. Pani to po początku opowiadała się, troszkę spóźniłem o tym spotkaniu tam, co on zrobił Jana Pawła, tak? Tak, bo rzekomo jest dualizm, którego ja nie widzę. Według mnie nie ma dualizmu. Ale oni pani tam wypuścili? Nie wpuścili, straszyli policję. Tam panią zapraszali, no. Nie. Wzywali mnie do przedstawienia tej sytuacji związanej z limitą 11 sesji, którą razem z marszałkiem Dobrzyskim Kicińskim, przede wszystkim z marszałkiem Morkiem, seniorem Sejmu Walnego i panem Szczytyńskim, który reprezentował marszałka, czy był ad hoc marszałkiem całej prowincji opolskiej, całego województwa opolskiego, w czwórkę zwołaliśmy limitę 11 sesji Sejmu Walnego do Konstantynowa Łódzkiego i to bodajże na 23-24 stycznia miała się odbyć. Ale marszałek Kicińskim się bardzo szybko z tego wycofał, zaraz po Sylwestrze, bo to spotkanie, ten założycielski Sejm regionu południowy zachód Polski odbył się moim zdaniem legalnie,
przewódcę 28 grudnia 2015 roku. Taka to jest historia. Pani z tego, powiedzmy, wytłumaczyła, to dlaczego pani opuści? Właśnie, to jest dobre pytanie. Impreza była biletowana, to po pierwsze, 50 zł życzył sobie żona Leszczyńskiego, siedziała z synem takim małoletnim i niby bilety mieli sprzedawać na ten, to po prostu jakieś nieporozumienie. Przed salą, jak kino. I no. Przed tą salą doszło do wymiany zdań ostrej. Ja powiedziałam, że jak zachowuje się marszałek Grodzki salowo, głośno, i to tak zdenerwowało Leszczyńskiego, że zagroził wezwaniem policji natychmiast. Nie ma tematu. Ja też uważam, że takie mam wrażenie, że teoretycznie ludzi, którzy mogli się łączyć w jednym celu, znów się kłócą swoimi prywatnymi niedomieniami, zawiściami, zrobieniem. I wie pani, to jest kolejny przykład tego, że Polacy Polskę dzielą drobne szczegóły nieporozumienia między sobą, a nie łączy wspólny cel. I to jest, uważam, że bardzo rozwój syndrom na Polskę. Mogę coś powiedzieć? Skończę tak, tak. Znaczy, to jest dobra myśl, no bo ja tutaj w Konstantynie, ja mówiłem na tych dwóch sesjach tego Sejmu Walnego, co zauważyłem. Bo to nie od razu wychodzi Szydło z worka, tylko dopiero tego. Tutaj pan powiedział taką słuszną uwagę, że to są dzieli i tak dalej. Jeżeli za Sejmem Walnym, za tą konfederacją stoi jakiś tam gruby kapitał, to on spowodował cały ten program, że on tak wygląda, a nie inaczej. No, przepychano geotermię, przepychano eksploatację bursztynu. Nawet tam jeden zauważyłem takiego pana, który tam się to przedstawiał, i on rzucił takie hasło, to jest taki od razu. Rzucił hasło i on takie jedno zdanie powiedział, zaczął mówić o polskiej ropie. Załóżmy. No, to jest taki przykład, który ja zauważyłem. I nagle wstaje ten marszałek. I on od razu jemu już przeszkadza, że on już o tym nie mówił. Czyli tu, jeżeli ktoś reaguje w ten sposób, ja tego widziałem tą reakcję cały czas, jeżeli ktoś reaguje, jeżeli ktoś mówi rzeczy tak zwane niekorzystne, no to praktycznie to nie, jest, to nie są animozje, tylko to jest jakiś pewien cel, pewna strategia, siedzi za tym jakiś gruby kapitał, gdzie po prostu wszystko to jest jakby zorganizowaną polityczną czapeczką, pod jakieś interesy grube, bardzo grube, geotermie i tak dalej. A i w sumie teraz co wyszło? Wyszło teraz, że po naszej takiej, powiedzmy, dwuprzykładowej obecności tak, w Konstantynowie, no ten Sejm Walny na zasadzie właśnie takiej wolnej, jakby pan mówił, on już nie może funkcjonować. Teraz trzeba to zrobić do, znaczy sprowadzono to do tego takiej jakiejś sekty, gdzie będzie weryfikacja tych, którzy tam przyjdą. Bo nie albo można... będziecie gadać tak, jak my chcemy, albo... Tak jest. No dokładnie, to się, i to do tego doprowadzono w tej chwili, a więc tutaj nie ma pojęcia, że to się Polacy kłócą i tak dalej, tylko zostało to wreszcie, no wreszcie, no wyszło szedło z worka, że to ma być zwarta sekta, przyjadą jacyś tam agenci z tego, zza oceanu, no i to będzie się tam pchać po prostu. W jakiś sposób tutaj miejscowi w paru przyjadą, powiedzmy tam wolna, no i będą, powiedzmy, to co chcą sobie w jakiejś wąskiej grupie, tak zwanych posłusznych. No, ale to jest właśnie to, co ja mówiłem, że różnica zdań dzieli i na tym się koncentrują wszyscy, a nie koncentrują się na tym, że różnica zdań, dobrze, porozmawiajmy, przekonajmy się, ale mam wspólny cel, to jest najważniejsze. W porządku, tylko tutaj cel jest nieistotny. W tej konfederacji, czy w tym układzie, o którym tutaj mówili, że ten tam policja tutaj, tego bez policji i tak dalej, ponieważ to nie jest w sumie kwestia jakiegoś wspólnego interesu, bo to jest jakiś interes gospodarczy. Gruby kapitał, wejście na rynek i tak dalej. A więc to jest, to w ten sposób wykręcono jakby tą ideę Sejmu Walnego. Wykręcono i teraz będą no, głosować ci przedstawiciele Indian. No tak, tylko że wie pan, wiecie państwo w sumie,
spowodowało to co? Przyznał się, zamiast zjednoczyć, ludzi zjednoczyć w wspólnej sprawie Polska, Polacy, to znów się rozdrabniamy. Ale... Może powiem, co my zrobiliśmy. Może powiem, chcesz powiedzieć? Tak, chciałem się zapytać, czy po tym zajściu, czy ktoś z panią poparł? Czy nie na bardzo? Nie, bo tam pani nie była to boska. Nie wiadomo, kto miałby to zrobić. Właśnie. Bo i nie wiadomo jak, bo to zdarzenie 2 tygodnie temu się zadziało. Na nim było tyle osób, ile tutaj dzisiaj nas jest, także to... Czy mi się wydaje, że tacy jak pani, to świadomie to robi, żeby tak pesymizm nie poszedł w tym związku. Znaczy z ich punktu widzenia. Tak, pani jest po prostu zbędna w tym układzie. Pani za dużo mówi. Pani za bardzo tutaj jest taka polska, pani jest za bardzo polska, żeby pasować do tego towarzystwa sprzed 2 tygodni, może tak. Tak mi się wydaje. Od samego początku tak naprawdę, bo ja jestem marszałkiem tego Sejmiku Ziemskiego Prowincji Wrocławskiej na mocy stawienia się na wezwanie sancytów pod starostwem wrocławskim, powiatu Wrocław, konkretnie 2 sierpnia 2015 roku. I już we wrześniu, jak zaczęły się przed wyborami urnowymi, tymi do parlamentu, tworzyć komitety wyborcze, to już próbowano mnie wyrugować, konkretnie Jedna Polska, jest taka telewizja podziemna, tam jest taka osoba, Konrad Daniel, który nasłał na mnie osobę nazywającą się Marcin Bogucki, który przez telefon, tak, młoda osoba, ja też strasznie, powiedział mi, jaki jest cel. Pani nie podoba nam się jako marszałek, nie może być pani marszałkiem. I to się dzieje do dziś, tak naprawdę. Ale cel jest odtworzenie sejmikowania. Jest. Odtworzenie sejmikowania i stworzenie Sejmu Walnego w tej formule Sejmu Walnego, który był w pierwszej Rzeczpospolitej. Z tego co ja wiem, każdy miał prawo weto. Nie musiał się Konstantynowie. Nie musiał się z większością zgadzać. W Konstantynowie tak było. A teraz robiło się w Wiśniczu coraz gorzej. I tak naprawdę w Niepołomicach na tym 9. sesji już się zrobiło gorzej, bo ona była pierwszą sesją limitowaną poprzez selekcję ekonomiczną, czyli trzeba było 100 zł wpłacić tak zwanego sejmikowego, czego już nie wszyscy, szczególnie bezrobotni, mają. To już jest problem, bo dojazd na Sejm Walny kosztuje, ziemia nie płaci posłom, bo no, to się tworzy dopiero. To się tworzy, w związku z tym marszałek prowincji, bo na Sejm Walny powinni jeździć marszałkowie prowincji i 4 inne osoby z każdej prowincji. Tak są fotele tam zrobione. Ale wracając do tego, co byśmy dzisiaj tutaj oglądali. Są 2 salki. Mała salka do wynajęcia za 90 zł na godzinę i duża salka, na której można ustawić tak, jak nasza prowincja potrzebuje. Czyli jest 10 powiatów, po 5 miejsc dla każdego powiatu. Na 50 osób maksymalnie. Bo sejmik prowincji nie ma polegać na tym, że zejdzie się tu 1000 osób, więc jakiś taki wiec, nie? Tylko czy wykład, przypominający bardziej wykład, bo jest podium, wtedy jakieś, nie mogą wszyscy naraz mówić, wiadomo, nie? Ktoś musi to moderować. Sesję moderuje marszałek. A krzesła na tej sali ustawione wyścielane? Te krzesła są na razie ustawione w kółeczku, ale dla naszych potrzeb jest to po prostu zaznaczenie tych 10 powiatów jest potrzebne. Można odpowiedzialiśmy sobie. Ja myślę, że nie dorosliśmy do tego, że jest jakimkolwiek liderem. Idę mimo wszelkich trudności, że czasie czasu na rozlane mleko, na jakieś tam pokazuje to wokół siebie, wokół jakichś zadań, to taki gromadzić ludzi, znanych ludzi, młodych ludzi. A zwłaszcza, gdyby gromadził jeszcze bardziej od siebie, to lepiej na bardziej od siebie, młodszych i talentowanych.
czy zrobicie taki rachunek zasadami macie zamiar postępować. Bo jeżeli mamy zwyciężyć, to mamy zwyciężyć masowym działaniem. W takim razie jeszcze raz wrócę. Ja o sobie powiem, że ktokolwiek zaczyna coś tworzyć, jakiekolwiek wyzwanie, to staram się być i wspomóc czym mogę. No tak jest, wydaje mi się, że to jest pierwszy obowiązek i jakiś tam patriotyczny. I, no, ale niestety jeszcze raz podkreślę i chciałbym nareszcie dostrzec kogoś, kto potrafi pokazać, że ma jakieś cele, nie te ogólne hasła, tylko nawet na ten najbliższy tydzień. I mówi, dziewczyny, chłopcy, mam takie propozycje, zrobimy, kupniemy, a jeszcze gdyby wymyślił takie małe zadanie, które zwyciężyłoby, pozyskało uznanie w całym społeczeństwie i tą ścieżką się podąża do szacunku, do liderowania, do mocy i do zwycięstwa jakiegokolwiek. Widzicie to? Czy widzimy to? A więc do tego działania mamy nawet w tej chwili cudowne nowe środki porozumiewania. Te starki i wykształciuchy nie chcą dostrzec, że to samo rozmawianie i widzenie się możemy raz na tydzień i żądając od siebie konkretnych pomysłów i planów i działań, co tydzień się spotkać w Skype. Mielibyśmy salę za darmo 25 osób, siedzie pan w domu przy mikrofonie wygodnie i już chwilę wypoczęty po dnia, całego dnia trudna i staramy się, przecież to co robimy to no, prawie się to nasalić, ale tak naprawdę to jest komunikacja słowna wygodniejsza, przecież nie ta sama. Ta moja łapa i dwa paluchy mi coś napiszą, to ile to wymaga trudu, a później poprawiam, a trudno. A jednak nie chcecie tego. Czemu nie chcecie? Czemu nie chcecie? No bo ja mam hakerów na komputerze i mam odłączony w tej chwili i mikrofon, i głośniki na Skype'ie. Pani Beacie służby wyłączyły tak, internet. Dokładnie tak. Wierzycie? Nie internet, tylko Skype. Czy ja mogę panu powiedzieć, że spotkanie z ludźmi porozumienia nasz komunikacji się przez liderów. No i co? Nie podsłuchują? A skąd wiecie, że ja nie nadaję do sieci? A skąd wiecie, że tam nie ma tej linii połączenia? Tam jest. Bo co, wyłączyłem? Nie, muszę pan baterię wyciągnąć. Wyciągnij pan. Daję skrupę. Wyciągnij pan. No i co? Daję skrupę. No nie, no bez problemu musi pan dowieść. No po co ja miałbym... Stuwa jest potrzebna panie Henryku, żeby przejść do salki konferencyjnej. Ale to mielibyśmy spokój. Czy panu ja powiedzmy tego? Czyli ja to znam, że takie... Nie ma tajnie. Ja może że nie mogę się kamera jest. Bo to jest specjalna ochrona danych osobowych, żeby nas atomizować pod trudnicznym poziomie kontaktu. Ale... O mnie, o panu, służby wszystkie zagraniczne wiedzą wszystko na bieżąco. Te dyski twarde są tak ogromne i przepastne, że potrzebne, niepotrzebne wszystko ona tam siedzi. I wystarczy, że skarżasz się przyjedzie, Grzegorz Niedźwiecki i wszystko gdzie był, kiedy był i tak dalej. No wszystko to polepka potrafi zarejestrować. Pan Krzysztof Niski. Krzysztof Niski. Pan tu z Opolszczyzny, Krzysztof Niski, poseł Ziemski. To nie pan? Nie, nie. Korzystajmy. Dzisiaj w takim razie ostatnie zadanie. Każdy z nas zreferuje, co w najbliższym tygodniu konkretnego moglibyśmy zrobić. No to od tego czeka warto. Wokół tego zyskamy ludzi. Nie to tu niczego innego. To, co mówimy teraz, to w tej chwili jest po pierwsze kwartale strata czasu, po drugie i nie bacząc na to, jeżeli ktoś ma energię, dobre plany, idzie do przodu i pieprzy tam te wszystkie i tych, co podstawiają nogi. No, nie ma innego wyjścia. No, jakich pani zwalczy? No, idea sejmikowania ma odpartyjnić Polskę. To jest zacny cel. Zaraz, co to znaczy odpartyjnić?
To znaczy, mówiono, że Żydzi mówiono tym trojom, że osoby nie reprezentują partii, tylko ziemi. Odpartyjność. To prawda, że partia była moskiewska, beriowska przez 50 lat, to prawda. I w takim razie łatwo teraz powiedzieć przez analogię, że ponieważ to było i niesuwerenne moskiewskie i gorzej jeszcze Moskwa przekazała tę Polskę we władze beriowców i ci się tu umocnili, rządzili, wykształcili i są mocni. No to w takim razie, co to znaczy? Każde zespołowe nasze działanie jest partią, zalążkiem partii. Nie ma, bez zespołowego działania nie ma żadnych szans na wyniki. A ktoś trąbi po żydowsku apartyjność, to jest wyłącznie apartyjny. A my będziemy każdą partię, a najlepiej od razu przyjdziemy i siądziemy na liderowaniu, żeby to rozwijać, żeby to tamować. I takie są efekty. Czy mamy polską patriotyczną wolną partię? Nie mamy. Tak skutecznie apartyjnością jesteśmy załatwieni. W takim razie... Czyli ja się z panem zgadzam tylko w tej kwestii, że tak naprawdę od początku działania sejmiku nie ma żadnych działań fizycznych. Ale w kwestii Skype'a nie zgadzam się z panem, bo no ja uważam, że jest, bardziej można zobaczyć, czy ktoś kłamie, czy nie, czy ktoś mówi szczerze, czy nie. Jeśli z kimś rozmawia w cztery oczy, czy w drugie, niż przez Skype. Tak jest moje zdanie. Błędna zupełnie teza. Pańskie zdanie, już ja pan ma swoje zdanie. Ale mówicie o argumentach, to pan powiedział, że pan tak uważa. To był argument? No z mojej strony tak. No ja wolę porozmawiać z kimś z cztery oczy, że i tak. Ale po pierwsze, wyjdźmy z takiej zasady, że fałszywca to nawet po beczce soli jeszcze nie rozpoznacie. Tak jest? A tutaj przez to, że co tydzień stajemy do roboty i widać, czy ten gnojek zrobił coś, działa konkretnie, coś pomaga, czy tylko ma piękne gębę i tą paszczą chlapie i chlapie, ale cudownie dla Polski, dla patriota największe. I tylko ja i ja słyszycie o nim. Nic więcej nie jak chodzi, tylko tam, że ja jestem na najwyżej. Spróbujcie towarzyszu. Nie pan mówi do mnie towarzyszu, bo pan nie wie. Przepraszam, wie pan co chodzi. Czasami używa pan takich słów, które dla pana są żartobliwe, śmieszne albo zabawne, ale nie są zabawne dla innych osób. A to, chyba nie jest. Się. Ale to nie jest chyba sens, bo to, żebyśmy się spotkali i obrażali, tak? A nie. Nazwałem ja się normalnie tak się nazywamy. Ustawi. Ani towarzyszyłem, że pan chce sobie towarzyszyć, to próbowałbym się cofnąć 30 lat, 35 lat. Gdzie macie banki? Gdzie wy macie banki? Nie, może tam, gdzie wy towarzyszu. No kochany, to ja to mówię do siebie przede wszystkim. Bo w moim pokoleniu rozpierdoliliśmy tysiącletni dorobek Polaków. No nie? Tak. No, w moim pokoleniu, czyli okazałem się bałwany, niedokształcony, ekonomicznie, politycznie. Myślałem, że jak ktoś ładnie mówi i pięknie mówi o Polsce, że no będzie suwerennie. To w pańskim pokoleniu zostało rozwalone, a więc jak pan może w tej chwili coś nam doradzać, nie wiem. Bo ma pan złe doświadczenie i potrafi pan z nim wyciągnąć wnioski? A nie mówię o wnioskach, jakie trzeba? Tak, ale skąd wiadomo, że one są dobre? Bo pan się zgadza. Się tego nawet nie ma doświadczenia. Musi pan straszyć tym gorzem. Nie, zaraz kończymy, bo nie mówię. Chyba doświadczenia wypływa. Ja chciałam wrócić do tego, co może sejmik prowincji zrobić. A więc przede wszystkim może odbywać sesje, które ciągle są zakłócane. Między innymi tym, że jest ogromna rotacja osób, które przychodzą, frekwencja bardzo niska. Na jednym sejmiku było na stylu, że zaczęliśmy lauda uchwalać, bo sejmik uchwala lauda, ale lauda możemy uchwalać wtedy, kiedy jest reprezentowana jakaś część przynajmniej powiatu, jeżeli jest 10 powiatów.
naszej prowincji, no to jest, są potrzebne po prostu reprezentacje tych powiatów. One nie przybywają. Mimo że umieszczamy na Królewska TV filmy, nie cieszą się one wielką popularnością, absolutnie w porównaniu z innymi pogadankami, z filmami zupełnie inaczej robionymi. Po prostu odtworzenie sejmikowania jest bardzo trudne. Zaborcy zabrali 300 lat temu Polakom sejmikowanie i ta świadomość sejmikowania w Polakach istnieje, no bo pan przybył, prawda, więc istnieje potrzeba sejmikowania, ale jest ciężko przedrzeć się w tej dezinformacji ogólnej z ideą sejmikowania, bo celem naszym jest odtworzenie sejmikowania. Na to są też potrzebne środki, bo przez zabiegałem na Sejmie Walnym. Również zabiegałam o popieranie naszego sejmiku ziemskiego na Sejmie Walnym. Przecież auto takie uchwaliliśmy. I co zrobił marszałek Sejmu Walnego? Żeby nic, odwrotność zrobił. On mi podcina kolor.